Basia, Justyna, ja, Basia, Paweł. Cześć Zia. Cześć. Chciałam poznać Julkę, bo ona jest bardzo fajna i wesoła. Ciągle musi jeździć po szpitalach i bardzo szybko łamią się kości i to też nie jest przyjemne. Czy to też jest bolesna choroba jak twoja, tylko w trochę inny sposób? Tak. Idziemy. Ale ciekawe, co w tej szkole będzie, nie? No. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w szkole. Cześć. Jestem Anna Turczyn. Zuzia. Zuzia, bardzo miło cię poznać. Cześć, kochanie. Wszystkie tajemnice wam się zdradzę, ale nie wszystkie pewnie pokażemy w kamerze. Chodźcie. Widzicie, nie ma sufitu. Dziwne. Jak zaczyna się scena, tutaj siedzi pełno uczniów, są kamery, jest nauczyciel. Teraz akurat na szczęście niczego nie grają, więc mogę tak sobie mówić w miarę głośno. A tak to trzeba być cichutko. Ja sobie tutaj wszystkich państwa poustawiam na pozycjach. Dziewczynka puści Zuzia, która jest z nami, puści nam akcję. Panowie operatorzy, pokażmy kadry, jedziemy. I uwaga, Zuzia. Akcja! To no. Też działa? No właśnie, to też jakby, wracając do tego, że tu wszystko wygląda inaczej niż jest, to jest tylko tak udawane. My sobie tutaj pyk, 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 ale naprawdę to nie działa. Zapraszam do pokoju nauczycielskiego, porozmawiamy sobie poważnie o waszych wynikach w nauce. Nie mam złych. Nie masz złych? No to będzie przyjemna rozmowa. O, widzę, że już wyłapała dziennik. A jakie lubisz przedmioty? Fizykę. Fizykę lubisz? To jest trudny przedmiot, super. A ulubiony twój przedmiot? Polski. Język polski. Nasza szkoła to jest jedna szkoła, która graniczy ściana w ścianę ze szpitalem. Czy jesteście bardzo, bardzo tutaj bezpieczni. O! Czy jest tu jakiś lekarz? Jest na sali lekarz. Nawet na bloku operacyjnym prawie. Dzień dobry. Cześć. Idealnie. Cześć. Doktor Wojciech Jarosz, w imieniu całego szpitala. Doktorze Wojciech, jak ja się cieszę, że pan tutaj jest. Chodźmy. Brzmi dobrze, prawda? Kardiologia, wszystko się zgadza. Ale jako, że jesteśmy tylko w filmie, no to cóż, może pan tutaj podejść i zobaczyć, jak to wygląda w środku. Tadam! No właśnie, to jest mój oddział. Niekiedy ciężko się tu zmieścić z łóżkiem, z pacjentem, ale ciasne, ale własne, jakby to można ująć. Tu jest bardziej naprawdę. W sensie tu wygląda to naprawdę wszystko profesjonalnie. Co ci się dzisiaj najbardziej podobało? To, że było tylu aktorów. Spodziewałam się, że aż tylu będzie. Szpital to on na pewno był spełnieniem jej marzeń. Faktycznie jak zobaczyła lekarza, to wow, aż jej szczęka opadła, była zaskoczona. Później jeszcze doszli kolejni lekarze. Się nie spodziewała, że faktycznie aż tylu ich spotka. Na dół. Ta-da! Bo jak zwykle się inna zaczęła, wiesz? No właśnie. No, ale może na górę i na dół, nie, ale teraz pomyśl, jak my tam wjeżdżamy całymi łóżkami, albo z pacjentami. Dobra, co do siebie, to na razie. Co ci się dzisiaj najbardziej podobało? Jak pan, który w filmie gra pana z pogotowia, wyszedł z windy i mnie wystraszył. Przestraszyłaś się naprawdę? Tak. Dla córki taki dzień jak dzisiaj to dzień ważny, wyjątkowy. Całkiem inny niż normalnie, bo u nas atrakcje to są głównie od szpitala do szpitala. To, co dzisiaj się wydarzyło, to jest taki dla niej no, czymś wesołym. To olbrzymia odskocznia od codzienności. No, wydaje mi się, że Zuzia będzie miała takie chwile, kiedy będzie często do nich wracać. Jak się podoba? Jeszcze mamy chwilę do akcji. Ja to zapraszam na pierwszą pozycję. Proszę o ciszę.